Przede wszystkim to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność za nasze rodziny, ale także za rodziny naszych pracowników. Jest to przekazywanie pewnych idei, które nas określają, na przyszłość, przyszłym pokoleniom. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, w moim przypadku 660 rodzin pracowników, którzy są zatrudnieni w naszej firmie. To jest naprawdę duża odpowiedzialność za to, aby ten ład rodzinny w sposób pozytywny wpływał na funkcjonowanie firmy. To jest olbrzymia odpowiedzialność za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i dawać takie poczucie po prostu pewności, poczucie tego, że firma będzie trwać, że firma będzie dobrze funkcjonować, nie tylko teraz, ale także za 5 lat, a także w perspektywie długoletniej, w perspektywie 50 lat, w perspektywie 100 lat. Tutaj takim chyba najciekawszym aspektem jest to przenikanie się tych kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny z biznesem. Trzeba umieć przede wszystkim ze sobą rozmawiać. Trzeba umieć dochodzić do porozumień, być otwartym na dialog. Trzeba dużo na pewno rozmawiać i nie bać się trudnych tematów, bo takie zawsze mogą się pojawić. Konflikty w firmach rodzinnych to jest coś, czego nie da się uniknąć, natomiast trzeba umieć z nich wychodzić, trzeba umieć sobie z tymi konfliktami radzić i wydaje mi się, że to jest najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed firmą rodzinną, czyli właśnie umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji, spojrzenia na szerszą perspektywę w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ładu rodzinnego. Firmy, które mówią, że są firmami rodzinnymi, zyskują naprawdę niesamowitą przewagę. Z tego względu, że właśnie mają tą perspektywę długoterminową. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje rodziny, ale także jesteśmy odpowiedzialni za rodziny naszych pracowników. Więc to jest niezwykle ważne, że nie jesteśmy firmą, która zniknie w przeciągu miesiąca, dwóch, paru lat. Jesteśmy firmą, która dąży do funkcjonowania przez wieki. Tak? To jest nasz cel, to jest nasze dążenie. Dlatego dla naszych partnerów biznesowych to też jest niezwykle ważne, że moja firma rodzinna ma tą perspektywę długoterminową. I chcę być na tym rynku, chcę robić to, co robi, jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Dwight Eisenhower powiedział, że plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. Więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo ważne jest to, aby rozmawiać, aby zastanawiać się, jak może wyglądać proces sukcesyjny. Nie bójmy się tego, aby naszych potencjalnych sukcesorów, nasze dzieci, wstawić do takiej piaskownicy, gdzie będą mogli uczyć się na swoich błędach. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, ale w takiej sytuacji, gdzie faktycznie to ta nauka po prostu będzie możliwa. Będą mogli na własnej skórze doświadczyć, jak funkcjonuje żywy organizm, jak będzie funkcjonowała firma. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, aby zachęcać nasze dzieci do takiej aktywności. Ja zachęcam osobiście do podpisywania istotnych dokumentów, takich jak oczywiście testament. To jest moim zdaniem obowiązek dla każdego przedsiębiorcy. Poza tym też bardzo ważna jest umowa spółki, dobrze sformułowana. Kolejną rzeczą taką bardziej miękką jest na przykład konstytucja firmy rodzinnej, którą też niedługo my jako firma będziemy podpisywać. I uważam, że to jest naprawdę niezwykła rzecz, która jest pewnego rodzaju formą instrukcji obsługi. Przede wszystkim dla moich dzieci i dla przyszłych pokoleń, które będą po prostu zastanawiać się, jak powinno się funkcjonować w strukturach tego ładu rodziny biznesowej. Na naszym rynku lokalnym panuje takie przeświadczenie, że firma rodzinna to jest firma, która nie jest profesjonalna. Ja bym chciał przede wszystkim obalić ten mit. Firma rodzinna może być, nawet powinna być profesjonalna. To jest niezwykle ważne, żeby uświadamiać, że to jedno, ta rodzinność jest związana z profesjonalizmem. I takie konferencje jak ta dzisiaj, 6 marca, pozwala właśnie myśleć w ten sposób, pozwala przełamać ten stereotyp, który jest krzywdzący dla firm rodzinnych. Chciałbym zwrócić uwagę, że na Zachodzie jest mimo wszystko taka tendencja do tego, aby się chwalić,
swoją tożsamością, swoimi korzeniami, swoim dziedzictwem. Natomiast u nas w Polsce jest taka tendencja odwrotna. Tutaj niekoniecznie wszyscy chcą się utożsamiać z tą rodzinnością. Ja uważam, że to jest duży, mimo wszystko to jest duży problem, duży błąd, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, firmy rodzinne, moim zdaniem, ja w to szczerze wierzę, że mają naprawdę niezwykłą przewagę na rynku w stosunku do przedsiębiorstw, które nie są rodzinne, do przedsiębiorstw zarządzanych przez rozproszony kapitał, gdzie liczy się krótka perspektywa czasowa, liczy się bardziej szybki zwrot z kapitału, a u nas najważniejszy jest właśnie ten stabilny wzrost. To, że mamy jakieś określone cele, mamy wizję i dążymy do takiej długowieczności. To jest niezwykle ważne. Uważam, że taka konferencja trochę pozwala zmienić sposób myślenia na tym naszym rynku lokalnym w stosunku do przedsięwzięć rodzinnych. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną edycję Kongresu Firm Rodzinnych. A szczególnie te firmy, te przedsięwzięcia, które utożsamiają się z ładem biznesu rodzinnego.